Pani prezes, lepiej chyba nie dało się rozpocząć tego sezonu. Wygrywamy 3-0 i zdobywamy pierwszy trofeum w tym sezonie. Radość ogromna, chociaż na pewno te emocje były już zupełnie inne niż w poprzednim sezonie. Przynajmniej jak podczas Pucharu Polski. No zgadza się. Mam wrażenie, że sezon trwa dalej i to jest kolejny sukces. Fajnie, że tak wchodzimy w nowy sezon. Jest sporo nowych twarzy, dlatego cieszy, że rozpoczynamy w tak dobrym stylu. Ja jeszcze z BKS-em Super Pucharu nie mam, także bardzo się cieszę, że zdobyliśmy ten puchar. No wiemy, jaka jest sytuacja Chemika, ale dla nas to nic nie zmienia. To jest nasz sukces i gratuluję całemu zespołowi. Trochę nowych twarzy w naszym zespole jest i zawsze jest trochę takiej niepewności, jak te nowe zawodniczki się wkomponują w zespół. No i dzisiaj mamy od razu odpowiedź, bo MVP tego meczu zostaje Julia Angelina, czyli nasz nowy nabytek. Zgadza się. W zeszłym roku też słyszeliśmy, jak przychodziła Kertu, kto to taki, czy w ogóle będą wzmocnieniem zespołu. No i okazuje się, że jednak te nasze myśli, to nasze zamiary i to, co robimy, się sprawdza i mam nadzieję, że w tym roku będzie równie podobnie, nie tylko Angie, ale i Julitka i każde inne dziewczyny wkomponują się w zespół. Mam tu na myśli młode dziewczyny, Zuzę, Zosię czy Wiktorię, że znowu stworzymy fajny team. No i jak to jest tak z perspektywy zawodniczki może bardziej? Wygrać ten pierwszy ważny mecz w sezonie, potem jakoś łatwiej jest, czy może rośnie presja i jest trochę trudniej? Nie, myślę, że każdy z nas chciał wygrać ten mecz, bo wiedział, że ten mecz jest w naszym zasięgu i zrobiliśmy swoją robotę, także to, z tego bardzo się cieszymy. Na pewno to jest taki fajny start w sezon, który będzie bardzo trudny, bardzo długi, bo gramy aż na 4 polach, do tego Liga Mistrzów, Puchar Polski, Liga Polska, no wszyscy nie będą rozpraszać. I na pewno to jest taki dobry start i myślę, że dzisiaj z tego trzeba się cieszyć, a od poniedziałku już koncentrować się na lidze, bo w sobotę gramy pierwszy mecz ligowy z Beniaminkiem i na pewno na wyjeździe nie będzie łatwo. Dzięki. Asia, dobry start w ten sezon 2024-2025. Jak to wyglądało z perspektywy zawodniczki, bo na zewnątrz wyglądało, że idzie całkiem nieźle, w miarę spokojnie, owszem, tam Chemigrad czasami próbował nas gonić, szczególnie w tym trzecim secie, ale raczej chyba ten mecz był pod kontrolą. Tak, nastawiałyśmy się na mimo wszystko ciężkie spotkanie, bo nie znałyśmy do końca przeciwniczek, wiedziałyśmy, że mogą wyjść bardzo walecznie, bo nie miały tak naprawdę nic do stracenia, mogły ugrać więcej charakterem, walką. Spotkanie kontrolowałyśmy, jedynie w trzecim secie wynik był punkt za punkt. Natomiast widać, że ta nasza gra się buduje i że z każdą kolejną akcją te kontry, te wyprowadzane akcje wyglądały coraz ciekawiej. Więc myślę, że pierwszy taki nasz egzamin w tym sezonie super zdany, bo po to tu przyjechałyśmy po zwycięstwo i to się udało. Trudno się mobilizować na takie mecze. Ja wiem, że stawka była bardzo duża, no ale jednak wszyscy mówili, że jesteśmy faworytem w tym spotkaniu, bo Chemik bardzo mocno przebudował swój zespół, wszyscy wiemy dlaczego. Trudniej było się mobilizować jakoś tak, czy raczej rzeczywiście ta mobilizacja była cały czas taka sama, tak samo jak podczas innych ważnych meczów o stawkę? To była taka sama mobilizacja. Przyjechaliśmy po trofeum i nieważne kto by stanął po drugiej stronie siatki, my chcieliśmy wyszarpać to trofeum. Także była mega motywacja, mega skupienie i duży szacunek do przeciwnika, nieważne kto by tam grał. Świetnie na razie sobie radzimy w bloku i wybloku, bardzo dobrze w ataku. Na razie naszym mankamentem mimo wszystko jest przyjęcie. Mhm. Trochę tutaj cierpimy, ale tak jak mówił trener wczoraj podczas konferencji, cały czas budujemy ten zespół, cały czas robimy wszystko, żeby każdy kolejny tydzień był lepszy niż poprzedni. Zgadza się i szczęśliwie granie na wysokiej piłce całkiem dobrze nam wychodzi. Ten element też dużo trenujemy i widać z pozytywnym efektem. Także jeżeli takie tylko będziemy mieć zmartwienia, to myślę, że sobie poradzimy, bo jeśli nie tym elementem, to innym możemy wygrać takie spotkania. Wracamy z uśmiechem do Bielska-Białej, z radością, z super pucharem, małymi super pucharkami i chyba z taką fajną nadzieją, z optymizmem wkraczamy w Tauron Ligę, która przecież już za tydzień. Niesamowicie szybko minął ten okres przygotowawczy, przynajmniej mi. Cieszę się już na to granie, na te emocje. Wiem, że te pierwsze kolejki nie są idealne, są szarpane, ale myślę, że będziemy powoli wdrażać się i wejdziemy na nasz najlepszy poziom.
W porządku. Pierwszy mecz, oficjalny mecz tego sezonu. Pierwsza wygrana 3-0. Wszyscy tego chcieliśmy i mam wrażenie, że to było po prostu wykonanie, odpowiednie wykonanie roboty, tak żeby po ten puchar sięgnąć, chociaż też mankamentów trochę w naszej grze było. Na pewno tak, bardzo cieszymy się przede wszystkim ze zwycięstwa. Fragmentami uważam, że było to niezłe spotkanie i graliśmy ciekawą i ładną dla oka siatkówkę, a fragmentami było sporo błędów komunikacyjnych. Uważam, że mimo tego, że to jest początek sezonu, to kilka rzeczy nie powinno się zdarzyć, mamy na pewno nad czym pracować, ale w tym momencie na pewno najważniejsze jest przede wszystkim zwycięstwo i to, że Super Puchar wraca z nami. Wiemy, że Chemik miał też swoje problemy, więc przede wszystkim musieliśmy się skupiać mocno na sobie i to się nam udało na pewno, bo wynik był jaki widzieliśmy i 3-0 myślę, że zdecydowane zwycięstwo dla nas. Trudno się tak skupiać właśnie na swojej grze, jakby nie wiedząc wiele o przeciwniku, prawda, który dopiero się buduje, ten przeciwnik, i pewnie też z każdym kolejnym tygodniem będą grały się Policzanki lepiej. Trudno zmotywować też zespół na taki mecz, kiedy wszyscy mówią, że jesteśmy zdecydowanym faworytem? Nie jest trudno zmotywować zespół na mecz o stawkę. Uważam, że tutaj każdy, kto gra w meczu o Super Puchar, chce go wygrać i tak jest, więc tutaj myślę, że o motywację nam naprawdę nie było trudno. Przede wszystkim musieliśmy się skupiać na jakości gry po swojej stronie, a o to było trudniej i myślę, że to, tak jak powiedziałem wcześniej, moment sezonu jest taki, że dopiero zaczynamy ligę i na pewno każdy mecz będzie budował nasz zespół, będziemy grali zdecydowanie lepiej, a dzisiaj cieszymy się przede wszystkim z pierwszego trofeum. Na czym musimy się najbardziej skupić? Nad wieloma elementami mamy nad czym pracować na pewno. Nasza gra jeszcze nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli i na pewno dążymy do perfekcji w każdym elemencie, a tego jeszcze dzisiaj nie było. Co bardziej cieszy, zdobycie Super Pucharu, czy nagroda przekazana przez Julię, czyli wymarzona kosiarka? Tak, dostałem bardzo ciekawy prezent, tak, wymarzoną kosiarkę do mojego ogrodu. Na pewno Super Puchar jest też wspaniałym wyróżnieniem i wspaniałą nagrodą. Uważam, że cały zespół poprzednim sezonem zasłużył na to, żeby grać się w tym meczu, a teraz zagraliśmy dobry okres przygotowawczy. Dziewczyny pracowały naprawdę bardzo rzetelnie od pierwszego dnia i dzisiaj mamy też nagrodę.